A więc witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu sobie zagramy w V-Rising. W sumie takich z rzeczy, takich, których mam zaplanowane, powiedzmy na dzisiaj, to dorypanie tego Nikolausa upadłego plus wyrżnięcie tego króla bandytów. Na tego króla bandytów i na Nikolausa będziemy potrzebowali, przynajmniej jak dla mnie, podnieść ten pierścień. Widzicie, że brakuje nam dwóch surowych szmaragdów. Ja trochę latałem dookoła i nie mogłem znaleźć żadnego. To był trochę błąd, że wszystkie przepaliłem tu. Tak, zgadza się, ktoś mi dopisał, że tak, to był błąd. No i zostały mi dwa, ale możemy kupić u kupców najprawdopodobniej któryś brakujący, więc znajdźmy, w którym miejscu jest najbliższy kupiec od portalu. Tutaj jest najbliższy kupiec od portalu, więc po prostu się do niego przeniesiemy. Tak, zabieramy się tam. I zobaczymy, czy oni mają te właśnie... Potrzebuję tylko dwie sztuki. Czy oni mają takie z kogoś, jakiegoś z tych... Chociaż, bo nie wiem, czy to oni na sztuki sprzedają, czy jak oni to sprzedają, jeżeli w ogóle by mieli, nie? No akurat trochę mamy tego brązowych miedzianych monet, tak? Trochę tych miedzianych monet jest, więc możemy się z nimi jakoś może dogadać. Akurat tu jest szemlany handlarz z klejnotami. I on ma surowe szmaragdy. Czekajcie, on tak musiał stanąć może w cieniu. Czy my potrzebujemy surowe szmaragdy? Aha, on ma 10 sztuk. Okej, okay. Myśmy się z gościem tu dogadali. Patrzcie, co możemy tu sobie jeszcze kupić. Podłogę do kuźni, ale one są trochę drogie. Rękawice, czarnoksiężnika, mizelna, porwążna. A my mamy teraz co ubrane, że tak powiem? Bo nas interesuje szybkość odnawiania się broni, czy magii. Zwiększa wysysanie życia i to jest kamizelka czarownika. Możemy kupić sobie rękawice czarownika. Akurat tak, nam się to ładnie odblokuje. I w sumie tyle z takich rzeczy, co tutaj mamy. Jeszcze byśmy zobaczyli sobie, co oni tutaj mają za towary. Hełm, kapelusz pielgrzyma, maczuga górnika z dodawanych minerałów. Spoko, ale nam nie potrzeba. Osełka. Dobra, widzę. Reszta zostaje. A ty? Co ty masz, tak powiem? Eliksiry, trąby piekielnej zaradniki. Nasiono śnieżnego kwiatu. Chodzi o to, że tak, krwą różę mamy, wziąłbym sobie, nie wiem, czy brać te nasiona, może na razie bym zostawił. Wiecie co, to sobie zostawię, na razie ten hajs sobie zostawię i po prostu użyjemy z tego, co mamy. Może się to do czegoś jeszcze kiedyś w przyszłości przyda, jak się nie przyda, to po prostu zrobimy później jakieś deale tutaj z nim, bo pewnie trzeba będzie się cofnąć tak czy inaczej. A jak nie, to pójdziemy, tak sobie właśnie myślę, bo to jest tak, to mi podniesie dość wysoko ten poziom mojej mocy, tym się nie chce klepać, chyba że czekajcie, te pułapki czasami mają... No, myślałem, że mnie już we mnie rzucał czymś. Chodzi o to, że te pułapki czasami wywalają właśnie nasionka. Oczywiście tym razem nie wywaliły żadnych, no, ale trudno. No, też jednak nie wiem, jak to zrobić tak, żeby nie chodzić potem pół mapy i nie zbierać tych rzeczy, żeby robić jakieś potiony, które by się nam mogły przydać w walce z jakimiś tam potem potężniejszymi bossami, nie? No bo przenieśmy się z powrotem do nas do zameczku, bo powinniśmy mieć teraz szansę, żeby wytworzyć sobie tą potrzebną nam... tą... pierścień, tak. I to, patrzcie, że to zwiększa mi szybkość ruchu, jeszcze mi to podnosi. To jest pierścień uciekającego przed świtem. I proszę bardzo, mamy poziom wyposażenia 39 i z takich rzeczy to jeszcze możemy pójść odblokować sobie. Tutaj możemy rękawice czarnoksiężnika i to jest tyle, nie? I teraz czy ja te rękawice bym chciał sobie wymienić? Oczywiście, jeżeli nie stać. Czekajcie, bo to wyglądało na tym, jakby to było... Po pierwsze to tak, to tu odkładamy, po drugie to będzie chyba potrzebne. I co jeszcze było potrzebne do tych rękawic? Sztabka miedzi. Akurat tak się składa, że miedzi powinienem mieć w pizdu. I tak też jest. Dobra, i buduj mi tu rękawicę czarnoksiężnika i dawaj mi je, żebym je sobie pyk założył. Mamy wyposażenia 40, w tym mamy bonus z tego, co zwiększa wystanie z życia z czarów o 6%. Dobra, mamy mało krwi, wypadałoby, żebyśmy kogoś zaatakowali, ale możemy to zrobić idąc w drodze do naszej nowej ofiary, tylko że jeszcze zrobimy tak. Bo się nam tu przyda taki właśnie sosik. Się nam bardzo przyda. No i się od razu teleportujemy. Ten gościu, którego my musimy zabić, to jest jakiś... No on jest na cmentarzu. Tu nie wiem na którym. Któż cmentarz? Obozowisko bandytów. Obozowisko drwali. Zapomniałem cmentarzysko. On jest tutaj.
Na bank on jest tam na tym zapomnianym cmentarzysku. On został nam w sumie około 700 ml krwi i się zbliża noc. Więc dobrze by było, jakby nam się jakaś fajna krew trafiła. Moglibyśmy spróbować tutaj gości przed drzwiami, tu stoją. Tak mi się kojarzy, że tu stoją i pilnują wejścia. To może akurat będzie któryś fajny gościu z fajną krwią. Jest jakby jakąkolwiek krwią. Okrutnik 5%. Wojownik 12%. No to dobra, chodźcie. Dobra, ciebie zabiję na początku, żebyś mnie nie sklepał za bardzo. A. Nie tak to miało wyglądać, niestety, nie tak to miało wyglądać. Dobra, będę musiał szybko obiec to, łudząc się, że znajdę jakiegoś gościa z fajną krwią. Albo jakąkolwiek krwią, 7 ml, pół litra mi zostało już tylko, czyli w sumie. Ciekawie, czy to jest troszeczkę jakbym używał tych umiejętności, to by było fajny myk, jakby on miał zostawiać tego. Zabierałem mi krew. Dobra, jest to wilk. Dobra, wilku. Dobra, jesteś z moją krwią. Tam też coś chodzi? Stos ciała. Ten stos ciał to mnie nie urabia. Dobra, padaj. Nie wiem, czy z tą krwią sobie tam poradzę. Ale możemy spróbować. On jest tam u góry, stoi. Na niego najlepiej by było do niego wbiec. Po prostu najlepiej by było do niego wbiec, żeby się tutaj z nimi wszystkimi nie bawić. Bo to trochę, jak widzicie, by tutaj tam zajęło, żeby tutaj wszystko rozwalić, a oni mają dość niski poziom, to jest 18-20 poziom. Takie poziomy mnie w ogóle nie interesują. Tu takie czaszki latały jakieś dziwne. Z tego czasu, okej. Okay. Dobra, tutaj z tymi gościami się trzeba będzie chyba sklepać, tutaj mi się kojarzy. A jak nie, to trzeba będzie się z nimi sklepać tutaj. Aha, te czaszki wybuchają. Dobra, uspokójcie się, chłopak. No i dobra, jesteśmy. Jak już tak powiem, jakiś super cudownie to tutaj się nie porobiło. I teraz jest tak, on przywoływał tych ziomeczków, co się z nimi się klepie, więc na niego na pewno by się przydała ta umiejętność zamiast tej. No tak, to jest pierwsze uno, drugie by się przydało się trochę tu podleczyć. I chyba będziemy go próbowali robić z kuszy. Nie wiem, czy ta tarcza przeklętych ma tu sens, ale może... Może i ma. No czekaj, on używał takiej umiejętności. Pamiętam. Takiego jakby wybuchu w kółko. No, dawaj mi tutaj to. Nie wiem. Póki co nie zadaje mi obrażeń, więc jest w miarę okej. Dobra, przeteleportuje się tutaj do mnie. Oho, właśnie o to mi chodziło. No to mi umiejętność chodziło konkretnie. Nieźle, jakoś idzie, powiem wam. Trzeba tylko czekać na tą jego umiejętność, o której właśnie wam powiedziałem przed chwilą. I powinno się to w miarę wszystko ładnie zapiąć, że tak powiem. Dobra, dostaniesz strzała na łeb, bo to tak nie będzie. Okej, okay. Jednak trochę ich przywołuję dalej. Dobra, zjedzmy te kule i użyjmy tego. No, trochę jest, że tak powiem, nie spodziewałem się, że oni tak będą szybko biegać z kubańcem. Ale jakoś idzie.
Chociaż jak i tak uważam, że to ma duży związek z tym, że to coś pozwalało mi się leczyć. Dzięki czemu on powinien paść? No właśnie. O tym mówiłem. Trochę jest tutaj rzeczy, że tak powiem, do zebrania. Z takich, kurczę, zostało główienek, ale powiem wam, nie było źle, mimo że mieliśmy bardzo słabą krew wziętą. Jakbyśmy mieli lepszą krew, to na bank byłoby nam to lepiej. O, jeszcze jakieś fajne rzeczy wypadły. Pierścień czarownika i kolekcja okien. Ciekawe, czy jakbyśmy zabili ich kilka razy, to czy coś więcej z tego wypadło. Jest tak, jak gdzieś to było zebrane. Nie wiem, czy gdzieś to było zbierz wszystko. Kojarzy mi się taki gdzieś przycisk, ale... Ale sam już teraz nie wiem. Na razie pozbierajmy sobie to tak, żeby tutaj po prostu to wszystko stąd zniknęło. Okej, okay, te materiały i tak dalej. I teraz jako, że to już mamy ładnie zrobione, gościu leży pokonany, my możemy dodać sobie czary, które są na przykład wybuchające kości. Nie, możemy sobie wybrać tu. Dobra, nas interesuje w takim razie przywołanie armii nieumarłych. Ono trochę zadaje obrażeń, więc jest w miarę okej. Okay. Dobra, myślę, że możemy od razu wykorzystać ten moment. On nam w sumie co odblokował, że tak powiem? Ona prasę do papieru, sztabka miedzi, deska. No to tu już jest wszystko ładnie i nam został nasz tutaj porównywalny gość do zabicia. I on nam odblokuje chyba sztabę żelaza. Tak, sztabeczkę żelaza nam to ładnie odblokuje. Ale żeby się do niego dostać, my musimy tutaj wysadzić te drzwi. Taki jest właśnie problem, ale my sobie to robimy tak, że my te drzwi wystawiamy, stawiając tutaj. O właśnie, i trzeba w to strzelić, żeby to wysadziło te drzwi. To trzeba wytworzyć u nas w tym... My mamy takie... Czekajcie, to jakiś robotnik chyba lepszy, 45%. Dobra, teraz jest tak, tutaj myśmy musieli znaleźć na przykład wojownika 72%, to była krew, która mnie interesuje. Mhm. Dobra, to jest dość istotne, żeby ten wojownik nie zginął. Okej, okay, tylko dał mi swoją krew. Bo akurat no tego bossa by się kojarzy, żeby się przydało, żebyśmy mieli lepszą krew, a ta wojownicza jest akurat w miarę okej. Okay. Dobra. Bo ona chyba robi to, że się my leczymy, albo dodajemy większą siłę fizyczną, okej. Okay. No i teraz, żebyśmy nie klepali się z nimi wszystkimi, co tutaj nie ma sensu, po prostu przechodzimy sobie... Nikt nawet nie wie, że myśmy tu byli. Ciekawe, czy jakbym przeszedł jako szczur, to czy oni by też się sapali tak oto. Bo jest też środek nocy, to jeszcze jest szansa, żeby spróbować tutaj coś tu podejść tego bossa, jakby się udało to zrobić jeszcze dzisiaj. Tak, chodzi o to, żebyśmy sobie przeszli. No właśnie, tego się bałem. Tego się bałem, a my zostaniemy bez spacji. Będę musiał tu wejść do góry. A tu jeszcze chodzą inni goście, no to trudno. Dobra, jakoś trzeba będzie sobie z nimi na razie poradzić. Okej. Okay. 73% water. To nawet lepiej, bo on coś innego dawał niż tamten, pamiętam. Dobra, ale tego nie zabijamy już, okej. Okay. Jak się sprawy mają, jest wszystko ładnie, pięknie. I water nam daje szansę trafić przy ataku, zwiększyć szybkość ruchu i czas odnowienia zasłony. No i dobra, i teraz on robił tak, że on chyba też wjeżdżał z buta, tak? Tylko, że my go będziemy musieli zrobić z innymi umiejętnościami, mi się wydaje. I ja bym polecał chyba tą umiejętność, mi się coś czuje. Najlepsze były podwójne skoki, ale może ich nie być. Więc po prostu robimy gościa tak, od razu robimy mu tak, on robi tak. Aha, okej. Okay. Czyli to może być troszeczkę problemów. Tak, może być troszeczkę problemów, już je widzę nawet. Okej, okay, to nam nie robi. Dobra, wezwijmy jeszcze tych ziomeczków. Ten parę razy będzie tak chyba skakał, chyba że to jeszcze nie ten etap.
ale on parę razy tak skacze, a potem jest z nimi. Czekajcie, bo ja nie chciałem głupio tracić mojego C, ale chyba właśnie. No właśnie, tak coś myślałem, że to się tak skończy. No nieźle, jakoś dostaję baty, ale one się zaraz musi skończą te baty i będzie do mną gdzie za mną biegał. Właśnie, on tą szarżę kilka razy odpala z tego co kojarzę, ale powiem wam nawet. Tak, jest raz, jest dwa, jest trzy i teraz będzie zmęczony, a jak jest zmęczony, to my w niego wjeżdżamy normalnie z broni. No chodź tu, no, walnij. No i już jest po nim, pyk, i tak się go właśnie robi. Jak się jest w miarę przygotowanym, powiem wam, to w miarę szybko leci, nie? No, tylko mówię, miałem dość dobrą krew jeszcze, jakbyś nie patrzył na niego. Tak, poznaj sposób wytapiania żelaza, eksploruj świat poza lasem. No, czyli jakbyśmy, to był nasz, że tak powiem, boss tej wstępnej mapki, jaką jest las Farbein, czyli to był boss. Teraz idziemy w krainę dalej i pierwszym chyba krewi jest, kto jest? Nasza Beatrice Krawcowa. Tak, ja sobie kliknę na jej śledź krew, ale my na razie nie będziemy jej robić. Dodamy sobie punkty umiejętności. Nawałnica chaosu, myślę, że to jest ok. I się stąd zawijamy. Zobaczymy, co tutaj jest potrzebne nam do dalszych naszych, że tak powiem, zadań. Ale to na spokojnie, bo sobie tu przebiegnijmy to dookoła. Wrócimy do nas do domku i zobaczymy, co tutaj się nam ciekawego może odblokowało, bo się powinno coś odblokować. Mi się wydaje, akurat się zaczyna dzień, czyli powiem wam, zrobiliśmy to idealnie w czas. Tak jest. Dzień dobry, dobry dzień. Ja bym chciał tylko tak książek, troszeczkę mamy. Ja bym te książeczki chciał tutaj podkładać. Pierścień czarownika, czemu by nie? Do tego kolekcja okien, też ładnie. Do biurka, no to stanowisko badań. A jak do biurka? Już nie mam na razie żadnych biurek. Prasa do papieru, to dobra, to czekajcie, na razie podkładam tak z grubsza te rzeczy, co tutaj mam do podkładania. Co tu było potrzebne? Deska i sztaba miedzi, no to są te rzeczy stąd. To bierzemy wszystko do przetapiania. No akurat ta kruszarka sobie powiedziała, a już nie będę dzisiaj pracować. I tak samo ten tartak tak samo powiedział, ale my mu przypominamy, że ty nie robisz tu za darmo. Rytuał krwi, spragniona rzeka. Od razu sobie dorzucimy tutaj umiejętności w razie. Nie wiem, czy to potem można zmienić, czy nie, ale ja i tak nie wiem, co z tym robić, więc od razu sobie to wrzucam. Tak, do tego mamy te dwie tutaj sprawy, które mnie nie obchodzą, więc je odkładamy. Oczywiście drugie serce nie weszło, bo więc tamto weszło na styk kości, wiadomo gdzie pójdą. Plus do tego to też wiadomo gdzie pójdzie. Tu hajs też możemy w sumie wrzucić, bo nie potrzebuję. Wszystkie kości przewalamy na grobowy pył, bo się może do czegoś przydać. I teraz jest tak, stół warsztatowy, coś mi odblokował? Nie, ale odblokowała się kuźnia, tak? Na bank odblokowała się kuźnia. Na razie mnie interesuje ta deska i tu mamy prasę papieru, która pewnie, jak sama nazwa wskazuje, będzie produkowała papier, nie? Sprawdźmy. Tak, on robi papier z tego, z gałęzi i z biura. Biura bierzemy sobie stąd. Tak, jedno i drugie. Tak, czyli mamy 1000 plus te zielone te, czyli nasza ładna trawa, 3000. I powinno by nam to wystarczyć, żeby ją tutaj ładnie uruchomić i żeby ona mi zaczęła tu ładnie produkować papier. Papier potem się przerobi na coś ciekawego, chodź tu bliżej, bo tam i tak nikt nie chodzi, a ty mi musisz zasłaniać tutaj, żebym mógł sobie spokojnie biegać. Dobra, w wytwarzaniu. Tak. Mamy na pewno stół krawiecki. Sprzęt zabawieniany jest potrzebne. I mamy na pewno warsztat kowalski. Jest potrzebna sztaba żelaza. Czyli tak. Czyli ja powinien mieć opcję tu przepalania.
Żelazo, tak też jest. Aż tu krawiecki spoczyna przędza bawełniana. Pewnie przędzy bawełnianej ona. Ona ją ten można wytworzyć w krośnie. Ona też daje krosno? Tak, ona daje krosno. Czyli naszym następnym celem będzie właśnie ona. Zobaczmy, czy z takich tu z zamku coś się odblokowało, okna nowe powstały, ale ja na razie nie bawię się w takie okna. Mnie bardziej by interesowała tak. Warsztat tutaj mam i tyle. To mi coś tutaj urosło w ogóle? Nie urosło niestety, ale coś ich tam rośnie, bo chodzi o to, żebym sobie więcej takich pomieszczeń porobił, nie? Na przykład to jest mi już niepotrzebne tak w sumie. Się zastanawiając teraz sobie o tym pomyślałem, nie? Tak, i to byśmy sobie wstawili tu, a tutaj na przykład przenieśli sobie to i palenisko byśmy wstawili sobie gdzieś. Gdzieś, może nie wiem jaki jest jego zasięg, ale na przykład tu. Tak, i dzięki czemu one się dwa pokrywają, a ja mam tu więcej miejsca, żeby sobie coś tu porobić. Podłogę mogę postawić, nie mogę, bo nie mam przy sobie tyle rzeczy, ale na przykład mogę postawić sobie tutaj jedną taką pochodnię. Bo czemu by nie? No to dobra, moglibyśmy spróbować sobie jeszcze pójść z tą Beatrice, spróbować porobić. Raczej śledź jej krew, jakby się udało ją może zrobić. Czekaj, bo teraz jak ja to tu przeniosłem, to ja nie jestem w stanie tu nigdzie dalej chodzić. Chyba żebyśmy zrobili tak. No tu mi się podoba to miejsce tego, to fajnie tu wygląda. Chyba, że tam byśmy przenieśli może gdzieś tutaj. Tak, dzięki temu możemy biegać mniej więcej po wszystkim. Oczywiście mniej więcej, bo to takie bardziej mniej niż więcej. Tu mi się zakryje. Tak, okej. Okay. Dobra, to się papier się tu będzie wytwarzał. Jak się wytworzy na papier, to jeszcze sobie byśmy dzisiaj, może w dzisiejszym odcinku zobaczyli, co by się tam nam udało więcej odblokować. Widzicie, papier się robi. Tutaj z takich innych rzeczy, co my tutaj mamy. Stół alchemiczny, nic nowego, puste wypłaki, nic ciekawego się nie dzieje. Dobra, więc po prostu pójdziemy do tej Beatrice, jak się uda. Mamy trochę krwi. W sumie to bym tak kamienną trumnę miał zrobić, a tak mi tak skacze strasznie. Surowy ametyst jest potrzebny do kamiennej trumny. Mam takie rzeczy, czy też powinienem się kupić akurat surowy ametyst, by był grobowy pył. Grobowy pył jest i do tego kamienna cegła 12 sztuk. Żeby zrobić tą, no to dobra, dawaj mi te 250 sztuk, co tutaj masz. I ja bym sobie strzelił tę moją grobową cegłę trumnę na razie gdzieś tutaj. Tak, i muszę się z nią powiązać. No to po prostu się tak wiążemy, jest ok. Choć, że jak zginę, to się tutaj bym zrespił, nie? No i ok. Zbuduj skarkę, użyję, zbuduj trumnę dla sługi i użyję. Potężniejsza esencja krwi. Ile mam tych potężniejszych esencji krwi? 3. Czyli w teorii jestem w stanie stworzyć 3 te miejsca dla sługi. Raz, dwa, trzy. I użyję jej, no to używam. Tron zamkowy. Zdominuj człowieka, po czym uczyć z niego sługę i wejść z nim w interakcję. Kilka pięter. Twój zamek może mieć kilka pięter. Zacznij budować kolejne piętro, wystarczy postawić schody. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, bo to jest tak. O, tutaj jest zdominuj człowieka. To czekaj. Czekaj, czekaj, zdominuj człowieka. Wykorzystaj tę postać. Cel przejdzie pod twoją kontrolę, jeśli jego zdrowie spadnie poniżej 30%. Okej, okay. Ale jak muszę to przyprowadzić pewnie, nie? Na razie pójdziemy w tą stronę bardziej do Beatrice, czyli tutaj znowu przeniosę się tam. Właśnie go jeszcze nie odblokowałem, o to mi chodziło, że widzicie, ja go tu widzę, ale się nie przeniosę, bo go tam nie odblokowałem. Czyli ja go może widziałem, ale daleko miałem. Więc po prostu się przeniosę, tak? Ta Beatrice chodzi gdzieś, tak mi się kojarzy, że ona gdzieś tu biega. W tym miejscu, albo nie wiem, gdzieś tu. Więc po prostu tam przelecę i się zobaczymy, jak już będę obok. O, i co jest jeszcze tak, bo już się zbliżam do tego, co jest jeszcze ciekawe, to patrzcie, tu sobie chodzi taki ziomeczek. Niby nie można go stargetować. Nie wiadomo, kto to jest, wygląda jak jakiś zamaskowany, kurczę, ten, a jak się go zacznie klepać, to on chyba się zmieni. No, ale się nie zdążył zmienić. Czasami się zdążą zmienić. W jakiegoś świecie, albo kosiotrupa, albo w coś takiego, tak jakby chodzili tutaj na szpiedzy po prostu, nie? Dobra, i ta babka, ona chodzi chyba tu w środku, w tym mieście, bo tak się tutaj, widzicie, wioska Downbreak, tu mamy konia. Dobra, uspokój się gościu, bo ty mnie denerwujesz już. Dobra, więc jak on tu się ten... Ona na bank gdzieś tu chodzi.
Czuję ją. O, właśnie, nawet nie musiałem jej czuć, ja ją widzę. Dobra, ona trochę będzie uciekać, więc my sobie ją ładnie będziemy w stanie w takim razie, wiecie, bić poza, że tak powiem, strażami. Lepiej było przejść przed nią, żeby uciekała w drugą stronę. Ona nie bije w ogóle, o tym właśnie mówiłem. Dobra, dobra, nie uciekaj. No padaj. Dobra. Tu mi nie powinni mnie zabić przy tym, jak się jej pozbywają i wszyscy zginą. To jest fajny myk. Patrzcie. Patrzcie to. A pa 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 pa. Ej, nie spodziewałem się, że wy to przeżyjecie. Nie spodziewałem się w ogóle. Ja widzę, że ja zaraz mogę tego nie przeżyć, a tego bym się w ogóle nie spodziewał. Że... Ej, 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 ej. Ej, 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 on ma 70%. Dobra, 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 daj mi spokój, zginę. Zginę! Ona ma 70% życia, była dobra, żeby ją wziąć. Aha, no to tyle. Nie spodziewałem się, że tak w nią wejdę mocno. Dobra, pozbierajmy to wszystko, co tu wypadło, bo troszeczkę materiału tu leży. Możemy się też nie bić z wszystkimi. Tak, tutaj mamy troszeczkę serca, tu mamy tego, krótniki, łotry. Takie, że tak powiem, reszta to nie ma za dobrego tego, ale dobra, mamy już wziętą tą babkę. Dawaj konia. Ride a horse właśnie się odpakowało i ja bym chciał na mapie... Musiałbym tu przejechać prosto i ten, dobra. Ku to jest ten. Można karmić przedmiotem z ekwipunku, jeśli znajdujesz się blisko niego. No to dobra, a E? Co robi E? Aha, czyli tu się steruje po prostu... ED tu się steruje, no to wychodzi. I nic się więcej takiego nie dzieje, a ja bym go chciał przyspieszyć. Musiałbym go klepać cały czas chyba. Tu byśmy to objechali dookoła, byśmy dojechali do nas z powrotem, no ten... O, znowu tu idzie ten kurczę przyczajony tygrys. Kiedyś to myśmy przybrali taką tą i byśmy i wtedy mogliśmy się klepać z tymi. Mogliśmy się klepać z... W sensie klepać, mogliśmy wejść pod, wiecie, pod przykrywką do chaty jakiegokolwiek ziomeczka i tam sobie tam robić co żeśmy chcieli. I ku. Dobra, ten koń tak nie jest mój, a ja się chcę wrócić do domu, bo jestem troszeczkę ranny i tego się nie spodziewałem, ale w miarę łatwo poszło się z nią, wiecie, rozprawić, nie? Więc nie ma to żadnego problemu, a ona nam jeszcze odblokowała tu w takowy dominacji. No, mogę puszczać sobie muzykę jaką chcę, to jest za szafa grająca. Wstawiam sobie tu do środka. Dobra, i co się ona tu puszcza? Aha, no muzyczka sobie tu leci. Nie, no to nawet fajne, nie powiem. Ozdoby z produkcji. Krasno się gdzieś powinno tu odblokować. Tak, wełniana nić, której widzę, że nie mam ani jednej. Ciekawe, gdzie się w takim razie tą wełnianą nić się robi. Nie, to tylko papier tutaj robi. Dobra, patrzcie, mamy 68 papieru. Idziemy sobie ładny do naszego tutaj miejsca. Mówimy dzień dobry i odkryj mi coś, co się tu da odkryć. Co odkryłeś? Wytworne obrazy, okej. Czyli nic jakiegoś super zajebistego, więc możemy wrócić do naszych tutaj rzeczy i podkładać to, co tutaj jest. Z takich, że tak powiem, niepotrzebnych rzeczy. Czekajcie, dorzućmy do tartaku troszeczkę rzeczy do roboty i może do kruszarki byśmy dorzucili też trochę. Materiały możemy tu schować, chociaż troszeczkę udało mi się znaleźć tej miedzi. Nie, to jest żelazo, nie? No to trochę żelaza. 20,
20, czyli 10. 14 mi się tego tu wytworzy. Nie jest to jakaś super ilość, ale mniej, a nie mniej. Dobra, wiecie co, tak sobie w ogóle myślę, że chyba się zbliżamy do końca tego odcinka. Jak możecie zobaczyć, no to już weszliśmy na następny jakby poziom. Mamy poziom na działania, z tego co widzę, tego nawet nie widziałem, ale mamy poziom na działania. Już jesteśmy na następnym poziomie. Więc docelowo... O, Tristan Łowca Wampirów. On chodził tu w jakimś odcinku, myśmy go mijali. I on w sumie coś daje ciekawego. Nie wiem, Kapłanka Słońca też nie będzie. Najważniejsze jest Vincent Mroźny chyba. Na początku, żeby go zdjąć. Albo ta Kapłanka Słońca. Byśmy potrzebowali wytworzyć sobie tą kuźnię. No nie? A ta kuźnia potrzebuje sztaby żelaza. Będę musiał tam wrócić i to sobie pozbierać żelaza między odcinkami. Trochę siarki. Ale wam wszystkim dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!